Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. No i właśnie, już widzicie po tytule, o czym będzie dzisiejszy film. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jakiś czas temu zrobiłam na moim Instastory, na moim Instagramie, test z wiedzy o ceramidach. Wrzuciłam kilka ankiet i byłam bardzo ciekawa, jak będą wyglądały wasze odpowiedzi. Co się okazuje, coś wam tam świta z tyłu głowy, ale nie do końca jest tak, jak powinno być. I bardzo mało osób poprawnie odpowiadało na moje pytania. Dlatego też stwierdziłam i informowałam was o tym na moim Instastory, że zrobię dla was taki film. Będzie to taka pigułka, najważniejsze informacje na temat ceramidów, które powinniście wiedzieć, ale też przy okazji przedstawię wam jedną z moim zdaniem z najciekawszych linii kosmetycznych, która w składzie posiada ceramidy i nie tylko. Także jeśli jesteście ciekawi wiedzy na temat ceramidów i poznania tych kosmetyków, o których będę opowiadała w drugiej części dzisiejszego filmu, zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Moi drodzy, ja już jakiś czas temu zrobiłam film, gdzie opowiadałam wam odrobinę o ceramidach przy okazji omawiania dwóch produktów, ale dzisiaj stwierdziłam, że jeszcze do tego wrócę, ponieważ uważam, że jest to naprawdę wartościowy temat i powinniście wiedzieć, o co tak naprawdę chodzi w tych ceramidach, bo na pewno większość z was słyszała o ceramidach albo też macie w swojej pielęgnacji kosmetyki, które zawierają właśnie ceramidy, no ale nie do końca wiecie, jak to tak naprawdę wygląda. No więc najważniejszą informacją jest to, że ceramidy zaliczamy do grupy sfingolipidów i są to substancje, które występują naturalnie w naszej skórze. Gdzie one leżą? No, gdzie możemy je znaleźć? No właśnie, ceramidy możemy znaleźć w najbardziej zewnętrznej warstwie naszego naskórka, czyli w warstwie rogowej. I one tam są ułożone tak dosyć ciasno względem siebie, tworzą coś na wzór cementu międzykomórkowego, pełnią bardzo ważną rolę w naszej skórze, ale to co jest również bardzo ciekawe, to to, że różnią się one między sobą budową chemiczną i nie tylko, i mamy podobno aż ponad 9 podklas ceramidów. Zapytałam was w ankietach o działanie ceramidów. Bo z jednej strony można by było powiedzieć, że one mają dosyć takie ciekawe działanie w naszej skórze, ale też bardzo ważne działanie dla naszej skóry, bo takim pierwszym, podstawowym, najważniejszym działaniem ceramidów jest tworzenie bariery hydrolipidowej, która nie będzie przepuszczała nadmiernie uciekającej wody z naszego naskórka. Ale też z drugiej strony ta bariera będzie ochroną dla naszej skóry i właśnie będzie ją chroniła przed działaniem różnego rodzaju czynnikami zewnętrznymi. Przed czynnikami zewnętrznymi tak jak alergeny, tak jak działanie wiatru, mrozu, wilgoci, ale też promieniowania. Ja o barierze hydrolipidowej również zrobiłam film na moim kanale i tam też opowiadałam wam między innymi o ceramidach. Ceramidy właśnie są taką grupą substancji, które będą tworzyły tę barierę, ale nie tylko, bo wśród tych substancji są oczywiście też inne lipidy, kwasy tłuszczowe, cholesterol i tak dalej. Natomiast ceramidy, no, bardzo są dla nas ważne, nie da się tego ukryć, ale jest też pewien minus, jeśli chodzi o naszą skórę, no i właśnie te ceramidy. A jaki? Niestety, moi drodzy, tak to jest z naszą skórą, że wiemy o tym, że się starzeje, wiemy o tym, że się zmienia ze względu na różne czynniki zewnętrzne, wewnętrzne i nie tylko. Ale z naszą skórą jest też tak, że właśnie te ceramidy, które się w niej znajdują, z wiekiem po prostu przestają w niej istnieć. Podobno badania pokazują, że już po 40 roku życia proces w naszej skórze tworzenia tych ceramidów zanika i nigdy się nie ponawia. Czyli im jesteśmy starsi, tym tych ceramidów mamy coraz mniej. A co za tym idzie? No zmienia się struktura naszej skóry. Ta bariera ochronna naszej skóry też się zmienia. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy jednak te ceramidy dostarczali do naszej skóry, między innymi poprzez odpowiednią pielęgnację, czyli stosowanie kosmetyków, które będą w składzie zawierały ceramidy.
Więc wróćmy sobie jeszcze na moment do tego działania ceramidów w naszej skórze. Skoro wiemy, że będą one tworzyły barierę ochronną dla naszej skóry, barierę taką, która będzie powodowała, że ta nadmierna ucieczka wody z naszego naskórka, czyli to zjawisko tewl, ja też wiele razy już Wam o nim opowiadałam tutaj na moim kanale, nie będzie wzmożone, to z drugiej strony nie dość, że będzie nasza skóra chroniona, jeśli będzie odpowiednia ilość tych ceramidów, jeśli ta warstwa ochronna będzie prawidłowo funkcjonowała, to wtedy nasza skóra będzie nie dość, że bardziej nawilżona, będziemy zapobiegać tewl, to również nasza skóra będzie bardziej elastyczna, jędrna, wygładzona, co za tym idzie, nie będzie właśnie przesuszona, łuszcząca się, będzie fajnie napięta, będzie też ładnie wyglądała, nie będą widoczne zmarszczki. Także widzicie, to jest takie zjawisko, które jest dla nas bardzo istotne i zwracamy na nie uwagę. I prawda jest też taka, że no niestety większość populacji cierpi na zaburzenia tej warstwy hydrolipidowej, zaburzenia warstwy ochronnej naszego naskórka i przez to też pojawiają się różnego rodzaju problemy. Właśnie szybciej zauważamy pierwsze zmarszczki, szybciej widzimy przesuszenie, ale też musicie pamiętać o tym, że te zaburzenia warstwy ochronnej naszej skóry mogą się pojawiać ze względu na stosowanie różnego rodzaju substancji aktywnych, ale też zabiegów, czy na przykład leków, różne warunki środowiskowe, które mogą się, które nas tak na dobrą sprawę otaczają, tak? Bo jeżeli na przykład będziemy korzystać z silnie złuszczających zabiegów, no to musimy też pamiętać o tym, że ta skóra będzie inaczej pracowała, ten płaszcz hydrolipidowy też będzie zaburzony, będzie zmieniony, więc tutaj będą nam potrzebne kosmetyki, które będą wpływały na stan naszej skóry, na tę barierę ochronną, odbudowywały ją, regenerowały, wzmacniały, czyli wszystkie te produkty, które będą zawierały w składzie właśnie ceramidy. No i jak już mówimy sobie o ceramidach stosowanych w kosmetykach, to musicie pamiętać, że producenci kosmetyków stosują różnego typu ceramidy. Większość z Was na pewno zna te takie standardowe trzy ceramidy, które zawsze gdzieś tam się przewijają. Natomiast pamiętajcie o tym, że ceramidy stosowane w formułach kosmetyków mogą być syntetyczne i mogą być roślinne. Dlatego też bardzo często nie tylko w kosmetykach tradycyjnych czy w dermokosmetykach znajdziemy ceramidy, ale również w kosmetykach naturalnych. No dobrze, to powiedziałam Wam już, co to są ceramidy, dlaczego są dla nas takie ważne, gdzie je znajdziemy w naszej skórze, o tym, że z wiekiem ta ilość ceramidów zaczyna zanikać, no to zapytacie mnie, dla kogo są kosmetyki z ceramidami. Ja bym powiedziała, że dla każdego. Bez względu na to, jaki posiadacie typ skóry, może to być skóra sucha, może to być skóra normalna, ale również mieszana i tłusta, problem z ochroną, tą barierą ochronną bardzo często się pojawia, dlatego warto mieć nawet, słuchajcie, jeden taki wybrany, fajny kosmetyk z ceramidami w swojej pielęgnacji, który w momencie, gdy zauważycie, że coś ze skórą się dzieje, czy się bardziej łuszczy, czy jest bardziej taka napięta, ale nie zdrowo napięta, tylko z tego przesuszenia, że widzicie zmarszczki, albo jesteście już w takim wieku, że warto te ceramidy gdzieś tam mieć. Pomyślcie o tym, żeby jednak w Waszej pielęgnacji znalazł się kosmetyk z ceramidami. Ja nie mówię, że to musi być cała seria tych kosmetyków, ale żeby chociaż jeden taki kosmetyk gdzieś tam u Was się znajdował i ewentualnie w sytuacjach awaryjnych lub też w codziennej pielęgnacji znalazł swoje zastosowanie. Ale generalnie mówi się o tym, że ceramidy, kosmetyki z ceramidami są przeznaczone dla skór łuszczących się, atopowych, suchych, odwodnionych, przesuszonych, ale również do skór dojrzałych. Można je stosować na twarz, na całe ciało, ale również mamy kosmetyki z ceramidami do włosów. Ja nie będę Wam dzisiaj opowiadać o kosmetykach z ceramidami do włosów, ponieważ wiecie, że jak ja to mówię, włosy to nie jest moja bajka, natomiast skóra tak. I za chwilę przedstawię Wam serię kosmetyków, która uważam, że jest genialna pod każdym względem. Ma bardzo fajnie przemyślane formuły składów, ale nie tylko, możecie ją dopasować do różnych potrzeb i miejsc na Waszej skórze. Lecimy! Uwaga, uwaga! Dzisiaj będzie o
serii ceramidowej, pięknych, żółtych opakowaniach od marki Bielenda Professional. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie jest przemyślany design tych produktów, bo nie dość, że mamy taki właśnie żółty odcień, to jeszcze mamy tutaj takie plastry miodu. I te ceramidy zawsze, od kiedy zaczęłam zdobywać wiedzę na ich temat, kiedy byłam jeszcze na studiach, właśnie zawsze kojarzyły mi się z takim plastrem miodu. Nawet powiedziałabym troszeczkę swoją budową chemiczną, ale tym, jak one są ułożone w naszej skórze, jak to wszystko fajnie wygląda. No i tutaj właśnie Bielenda Professional wyskoczyła, że tak powiem, przyszła do nas z serią ceramidową, bardzo fajnie przemyślaną, bardzo fajnie skomponowaną pod każdym względem, zarówno kolorystycznym, designu opakowań, jak i tym, co w składach znajdziemy. To jest seria odżywcza, nawilżająca, regenerująca, odbudowująca naszą barierę, wzmacniająca naszą barierę. Bardzo ciekawe produkty i nie będę Wam dzisiaj opowiadać o każdym produkcie poszczególnie, analizować jego skład, ale skupię się między innymi o tym właśnie, co tutaj mamy, a jakie są to produkty, które ja już bardzo dobrze znam, co zawierają w składzie, jeśli mówimy ogólnie o całej serii, jak będą działać i komu mogłabym je polecić. W całej serii Bielenda Professional, właśnie tej ceramidowej, znajdziemy tonik, znajdziemy balsam do twarzy i ciała, znajdziemy peeling, mamy serum, mamy krem pod oczy, mamy krem na noc i krem z SPF. Jednym z moich ulubionych, ukochanych produktów w tej serii jest właśnie ten oto tonik. Tonik łagodząco nawilżający z aloesem i kurkumą. Ja ten tonik uwielbiam. On tak bardzo, bardzo delikatnie pachnie. Generalnie cała seria ma bardzo przyjemny, taki bardzo delikatny zapach. Ten zapach szybko ulatnia się ze skóry, absolutnie nie będzie stwarzał dla Was żadnych problemów. Nawet bym poszła o krok dalej i powiedziała, że niektórzy nawet tego zapachu nie wyczują. Ja mam nos bardzo wyczulony, jeśli chodzi o produkty pielęgnacyjne, więc delikatnie gdzieś tam czuję, ale on jest tak, tak przyjemny, no mówię, tak delikatny, że być może nawet część z Was w ogóle tego zapachu nie odczuje. Jeśli mówimy o toniku, to jest on zamknięty właśnie w takiej buteleczce o pojemności 200 ml tradycyjnej. Możecie go stosować na różne sposoby. Możecie sobie go wylewać na przykład w zagłębienie dłoni i wtłaczać w skórę. Ja na przykład lubię takie rozwiązanie, ostatnio też pokazywałam Wam na moim Instagramie, że wylewam sobie trochę tego toniku na wacik i nie przecieram skóry, ale ten wacik przykładam sobie do skóry i też przy jego pomocy wtłaczam produkt. To jest taki kosmetyk, który możecie stosować zarówno rano i wieczorem w Waszej pielęgnacji. On ma tutaj bardzo fajne składniki aktywne, czyli właśnie ekstrakt z aloesu, ekstrakt z kurkumy, niacynamid, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, glukozę i argininę. I rzeczywiście, od razu po nałożeniu tego toniku na skórę będziecie czuć takie chłonięcie. Wybaczcie, ja czasami tak opisuję kosmetyki w taki swój specyficzny sposób, działanie kosmetyków w mój specyficzny sposób, ale ja po prostu widzę, jak one zachowują się na mojej skórze i na przykład zauważyłam, że w momencie, kiedy skóra jest bardziej przesuszona, nakładając ten tonik, ja mam po prostu taki, odnoszę takie wrażenie, jakby on się momentalnie wchłaniał. Skóra go dosłownie pije, od razu go zbiera, ale co jest ważne, to nie ma tego uczucia takiego ściągnięcia, czyli mamy regulację pH, mamy nawilżenie i mamy też momentalne złagodzenie. Cudowny produkt, jestem w nim absolutnie zakochana. No i polecam Wam bardzo, ale to bardzo, jeśli lubicie toniki w Waszej pielęgnacji i jeśli szukacie właśnie takich toników, które będą super wpływały na Waszą skórę albo przesuszoną, albo odwodnioną, albo po prostu lubicie kosmetyczne takie rozwiązania, lubicie toniki w pielęgnacji, to pomyślcie nad tym. Kolejny kosmetyk, który Wam teraz przedstawię, to jest krem intensywnie odżywczy, krem na noc z ceramidami. Ja ten krem
doskonale już znam. Wielokrotnie Wam pokazywałam, opowiadałam Wam tutaj i polecałam Wam ten krem właśnie na moim kanale. I wydaje mi się, że to był pierwszy produkt właśnie z tej serii, po który sięgnęłam. Jeśli sobie poczytacie o nim w internecie, to znajdziecie ogromną ilość pozytywnych opinii. I nawet kiedy zapytałam Was na moim Instagramie o produkty z ceramidami, które stosujecie w Waszej pielęgnacji, to zdecydowana większość była właśnie za tym kremem. Ten krem ma bardzo fajną, przyjemną konsystencję. Mamy w jego składzie masełko shea, mamy ceramidy, mamy mocznik, co my tutaj mamy jeszcze? Glukozę, mamy witaminę E, mamy właśnie kwasy tłuszczowe, fitosterole. Cudownie odbudowujący, regenerujący, wzmacniający krem na noc. Padło również pytanie na moim Instagramie, czy można stosować ten krem również w porannej pielęgnacji. I po przeanalizowaniu składu doszłam do wniosku, że absolutnie tak. Możecie go również stosować w porannej pielęgnacji, jeśli nie będzie dla Was problemem sama formuła i konsystencja tego kremu. Jeśli Wasza skóra jest bardzo przesuszona, taka odwodniona, napięta, łuszcząca się, to jak najbardziej tak. Świetne rozwiązanie z pompką, bardzo higieniczne. Ja tutaj mam akurat pojemność 50 ml, ale wiem, że pojawił się również większy krem na noc o większej pojemności i bardzo się z tego powodu cieszę. Cieszę się, że marka Bielenda Professional wprowadziła o większej pojemności ten krem, bo jeśli zaczniecie go stosować, to zobaczycie, że skóra go pokocha i będziecie go używać cały czas. Coś cudownego, wspaniałego, regeneracja po zabiegach. Jeśli teraz wykonujecie jakieś zabiegi właśnie w okresie wiosennym, warto mieć ten krem w swojej pielęgnacji. Jeśli Wasza skóra jest przesuszona, odwodniona po zimie, pomyślcie o tym kremie Waszej pielęgnacji. Jest po prostu genialny. Ale skoro jesteśmy przy kremach i wspomniałam Wam o stosowaniu preparatu na dzień, to oczywiście marka Bielenda wychodzi do nas z propozycją kremu odżywczego na dzień z SPF 30, który ma bardzo dobrą ochronę, ale też konsystencję ciekawą. Ja na temat tego kremu wypowiem się w oddzielnym filmie, ponieważ prosicie mnie o to, żebym zrobiła film na temat filtrów, no bo zbliża się ten okres wysokiego promieniowania i szukacie jakichś nowych perełek, więc tam opowiem Wam o nim zdecydowanie więcej. Natomiast jego ogromnym plusem jest to, że nie bieli skórę i ona naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ta konsystencja jest przyjemna, mimo tego, że w nazwie ma odżywczy, to formuła nie jest taka treściwa, tłusta, gęsta, takiej, której nie lubimy na dzień. Super sprawdza się pod makijaż, więc tyle jeśli chodzi na razie o ten krem. Opowiem Wam o nim nieco więcej w innym odcinku. Ale, moi drodzy, muszę się zatrzymać również przy serum, obowiązkowo serum ceramidowym, odbudowującym, regenerującym, w szklanej buteleczce wyposażone w pompkę o pojemności 30 ml. Cudowna konsystencja takiego, powiedziałabym, mleczka, które pięknie rozprowadza się na skórze. I uwaga, to serum możecie również stosować w okolicy oczu. Świetny skład, kompleks ceramidów, fitosfingozyna, cholesterol, olej jożoba, witamina F. Skóra mocno przesuszona będzie chłonęła ten preparat jak gąbka. Natomiast jeśli posiadacie tak jak ja skórę mieszaną, to też szybko się wchłania i ta skóra jest momentalnie po nim taka gładka, przyjemna, w dotyku napięta. To będzie zdecydowanie jeden z moich ulubionych produktów w postaci serum, jeśli rozmawiamy o ceramidach. Jego ogromnym plusem jest również zapach, który jest naprawdę bardzo delikatny, lekko wyczuwalny, przyjemny, niczym tutaj nie śmierdzi, nie musicie mieć żadnych skojarzeń jakichś dziwnych z ceramidami. Fantastyczny produkt. Używam go w porannej pielęgnacji, używam go w momencie, kiedy widzę, że skóra jest bardziej przesuszona, wtedy łączę go z kremem na noc. Cały czas po niego sięgam. Co prawda ostatnio robiłam Wam też tutaj taką aktualizację mojej pielęgnacji porannej i wieczornej. Pokazywałam Wam produkty, po które sięgam i tam nie zdradziłam Wam, że w tej mojej porannej pielęgnacji pojawiło się również to serum od marki Bielenda, bo to był taki moment, że ja dopiero zaczynałam testować ten kosmetyk.
ale teraz jestem na etapie, gdzie spokojnie stosuję go, zwłaszcza w wieczornej pielęgnacji, po całym dniu, kiedy ta moja skóra jest zmęczona, kiedy jest właśnie bardziej przesuszona. Wykonuję demakijaż i lubię nałożyć sobie to serum. Naprawdę daje super efekty. Ale przy okazji serum muszę też wspomnieć o kremie pod oczy, odżywczym kremie pod oczy. Odżywczy krem pod oczy z ceramidami o pojemności 15 ml. Znowu mamy wygodne, higieniczne opakowanie z pompką. Bardzo fajnie pracuje w okolicy oczu. I tak jak mówię, znowu w nazwie mamy odżywczy, ale ta formuła jest bardzo przyjemna. I podczas nakładania i aplikacji tutaj właśnie w okolicy oczu ona super pracuje. Nie jest ani za gęsta, ani za tłusta, ani za lekka. Przez co też daje ten efekt, jak rozprowadzimy sobie tutaj właśnie w okolicy oczu, daje taki efekt nawilżenia, odbudowy, regeneracji. Absolutnie nie podrażnia, nie powoduje pieczenia, nie powoduje łzawienia oczu. Super produkt. I na zakończenie omawiania dzisiejszej serii powinny być jeszcze dwa produkty, czyli peeling oraz regenerujący balsam do twarzy i do ciała. Peelingu nie mam, więc na jego temat się nie wypowiem. Natomiast, no właśnie, mam balsam. Balsam o przeznaczeniu do stosowania na twarz, ale również do ciała. Albo można by powiedzieć do ciała i również na twarz. Dlaczego? Dlatego, że ten balsam ma bardzo przyjemną, lekką konsystencję. Jeśli jesteście osobami, które posiadają skórę mieszaną i tłustą i nie chcecie sięgać po produkty stricte odżywcze, czyli takie gęstsze w formułach, jak właśnie te kremy, które ma w ofercie marka, to polecam Wam spróbować nałożyć na twarz właśnie ten balsam. On ma super konsystencję, super formułę i bardzo fajnie ona pracuje na skórze mieszanej, bo taką posiadam. Myślę, że na tłustej również będzie fajnie pracować. Jeśli chodzi o ciało, to na pewno sprawdzi się w przypadku osób, które mają skórę przesuszoną, normalną, taką lekko odwodnioną, delikatnie łuszczącą się, ale też dla osób, które szukają preparatów, które nie będą podrażniały, nie będą przesuszały, mają skórę atopową. Ten balsam będzie naprawdę świetny, też ze względu na to, że posiada te ceramidy w swoim składzie. Mamy tutaj cholesterol, mamy kompleks NMF, olej rzeżowa, skwalan, więc te substancje aktywne, na których bardzo nam zależy, ale przy właśnie lekkiej formule. I jego dodatkowy plus to jest właśnie to opakowanie z pompką. Mamy tutaj 190 ml, pompka, która bardzo dobrze pracuje i też zapach, powiedziałabym, że jest identyczny jak w przypadku całej serii. Także moi drodzy, opowiedziałam Wam dzisiaj odrobinę o prawie wszystkich produktach z serii tej żółtej, ceramidowej, miodowej bym nawet powiedziała, od marki Bielenda Professional. W opisie do dzisiejszego linku zostawię, do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki właśnie do tych produktów i jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa, czy Wy już je znacie? Albo który z tych kosmetyków znacie i sprawdza się u Was bardzo, bardzo dobrze? A być może też jest jakiś kosmetyk, który wypróbowaliście z tej serii i się u Was nie sprawdził? Jeśli tak, to dajcie koniecznie znać w komentarzach do dzisiejszego filmu. I chciałam Wam jeszcze na koniec powiedzieć, że mam dla Was niespodziankę. Niespodziankę, którą otrzymałam od marki Bielenda Professional. Więc koniecznie rozwincie opis, bo tam będzie właśnie ta niespodzianka. No i myślę, że tym akcentem mogę się już z Wami pożegnać. Dziękuję, że wytrwaliście do końca dzisiejszego filmu i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!